Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z cyklu Risen 2 Mroczne Wody na kanale Popykamy. Zaświaty tak wyglądają wedle koncepcji gry. Od razu widzę, że pora na kanapkę, to zaczniemy sobie od tego. No i co? Są tu jacyś goście i musimy z nimi porozmawiać. Ten duch cały, nie duch, opiekun, przewodnik. No, ten cały Tao powiedział, żeby duchom pomagać, no więc to są chyba duchy, nie? Na Helele. To możliwe? Żywy człowiek? Tutaj? Dobrze spotkać kogoś, u kogo w żyłach wciąż płynie krew. Ja mam nadzieję, że nie masz żadnych niecnych zamiarów. Ty nie żyjesz? Ty nie żyjesz? Tak i nie. Jestem tu od 1000 lat. Uwięziona jako duch, tkwię w otchłani między życiem a śmiercią. No jak na 1000 lat, to całkiem nieźle wyglądasz. Nie wyobrażam sobie takiego życia. Masz szczęście. Rzeczywistość jest gorsza od wyobrażeń. Jak do tego doszło? Dawno temu rządziłam klanem wichrów. Nie ma takiego klanu. Zjawiła się jednak Mara, pragnąca władzy i niewolników. Dała mi amulet ziemi, którym zniewoliła mój lud. Myślałam, że ich ocalę. Pewnego dnia powstaliśmy przeciw niej. Zostałam za to przeklęta. Ty popatrz, a ja mam amulet ziemi. Chcesz jeszcze raz pooglądać? My precious. Najwyraźniej nie zadziałało. Mara była dla nas zbyt potężna. Było nas 4 czaków. Motega z klanu wody, Akando z klanu ognia, Kusko z klanu ziemi i ja. Każde z nas miało potężny artefakt. Udało mi się zamienić Marę w kamień, choć nie byliśmy w stanie jej zniszczyć. Teraz, uwięzieni w otchłani, czekamy na wybawienie. Aha, ty, to 1000 lat temu 4 czaków, to możliwe, że wszystkich 4 tutaj spotkam, tak? Klan ognia, wody, ziemi to prostsze nazwy kiedyś mieliście. Teraz wiesz, jak oni się nazywają? Jakiś Shagamumbi, Molukaska. He. Jak pozbyć się tej klątwy? Użyłam mocy amuletu ziemi. Muszę teraz stworzyć własny artefakt, który będzie silniejszy niż śmierć. Co to za artefakt? Berło czaszki. Potrafi ono wzywać duchy zmarłych. Ja również go poszukuję. Właśnie dlatego tu jesteś. Jeśli zdobędziesz niezbędne materiały, zrobię ci je. Szaman sprzed 1000 lat zrobi mi berło? Dobra, kurde, przyzywanie umarłych. No właśnie, tego stalowrodego przywołam. Ja potrzebuję z nim mocno pogadać. Byłaś czaką? Wodzem? Przecież jesteś kobietą. Wtedy nie było niczym dziwnym, że klanami rządziły kobiety. Wiele mądrych i utalentowanych kiki zostało czakami swego plemienia. Lecz po wojnie tytanów wiele się zmieniło. Czego potrzebuję do zrobienia berła? 10 rzeczy. Niektóre ciężko znaleźć. Jeszcze zobaczymy. Mój los przeplata się z losami innych duchów. Potrzebuję trofeum łowcy, włóczni wojownika i łupów złodzieja. I przedmiotu należącego do ducha zmarłego, którego chcesz przywołać. Porozmawiaj z duchami. One mają te wszystkie przedmioty. Zobaczę, co mogę zrobić. No właśnie, to kilka przedmiotów, a nie kilkanaście. Ktoś tu znowu coś pokręcił. A nieważne, już chyba powoli zbliżamy się do końca rozgrywki, więc nie ma co marudzić na dubbing jest jaki jest, ale za to można zobaczyć, co duchy kitrają u siebie. Na przykład tam na górze. Może bym pieniążek znalazł? Nie? No to nie. A ty, Motega, kimżeś jest? Co z ciebie za duch? Wyglądasz jak żywy. No bo jestem żywy. Ja jestem żywy. Głupi duchu. Przecież to niemożliwe. Uwięziono mnie tu na całą wieczność. Nie mogę umrzeć. Dlaczego? To kara za sprzeciwienie się Marze. Jak kara ma taką bombę, żeby zrobić takiego psikusa, to dlaczego ona ucieka przede mną? No i czego ona się boi? Co się stało?
postanowiłem ją zabić, ale sam nie dam rady. Rozmówiłem się z innymi wodzami, poprosiłem ich o pomoc. Kiedy mnie nie było, Gol Srebrnogrzbiety zabił moją rodzinę. No to raczej chyba nie fart. W sensie, no co mogłeś, właśnie, nie mogłeś tego przewidzieć, no człowieku, co było, minęło, zresztą to było 1000 lat temu, stary. Nie mogłeś tego przewidzieć. Gdybym został, mógłbym ich obronić, ale wiedziałem, że muszę spróbować powstrzymać Marę. Rozumiem. Teraz muszę codziennie polować na tego goryla. Niezależnie od tego, co robię, ten potwór zawsze wraca. Goryl Srebrnogrzbiety jest tutaj? Tak, w jaskini niedaleko stąd. To kara Mary. No ale skoro ani ty nie możesz zginąć, ani on nie może zginąć, to weź to olej, człowieku. Siedź tu po prostu i zastrajkuj może, co? Zboże na tory, wiesz jak to działa. Jak zamierzałeś zabić Marę? Bronią, którą sama nam dała. Podarowała mi harpun tytanów w nagrodę za zniewolenie mego własnego ludu. Walczyłem najlepiej, jak mogłem, ale ostatecznie nie miałem tyle siły, by ją pokonać. Słyszałem o jej potędze. To ja mam ten harpun też. To ty jesteś w takim razie koleś od harpuna, a tamta panienka była panienką od amuletu ziemi. To znaczy, że jeszcze tu będzie jeden gość od sztyletu i jeden gość od tej łapy złodzieja, tak? A co, jeśli pomogę ci zabić goryla srebrnogrzbietego? Być może żyjący zdoła zrobić coś, czego nie może zrobić martwy. Jeśli razem zabijemy tę bestię, dam ci swój najcenniejszy skarb. Zróbmy to więc. Aha, czyli ty idziesz ze mną. Dobra, to momencik. Skoro ty idziesz ze mną, to ja najpierw splądruję twój szałas. Z miski? Ja nie wiem, czy takie złoto wyniesione z zaświatów będzie złotem w dalszym ciągu, poza zaświatami. Dobra, chyba jest git. Znajdźmy goryla srebrnogrzbietego. W końcu pozbędę się tej bestii. Zbyt długo Mara nękała mnie tym potworem. Skończmy to raz na zawsze. Pokażę ci, gdzie się ukrywa. No to go. A jeszcze kanapkę se walnę, co mi tam. Myślicie, że goryl srebrnogrzbiety jest silniejszą wersją goryla, czy to po prostu zwykły goryl, tylko się nazywa tak śmiesznie? Znaczy, no może nie śmiesznie, w ogóle chyba jest taki gatunek goryla, tak w rzeczywistości. Trzymaj się, to gdzieś tutaj. Czujesz, jak nas obserwuje? Nic nie czuję! Śmierć jest blisko. O mnie się nie martw. Potwór nadchodzi. Gotów jesteś? Ja też. Potwór nadchodzi. Nie wyobrażasz sobie większego potwora niż ja. Zara tego goryla. Czekaj, jakbyśmy go to mogli śmiesznie zrobić? Nie, normalnie chyba szablą w łeb. O, popatrz. Jeszcze coś masz do dodania? Od 1000 lat próbuję zabić tego stwora. Ty i poszedł sobie. Dobra, stary, nie to nie. Zobaczmy, jakby to miało wyglądać. Dobra, ten goryl chyba jednak ma troszkę więcej bomby niż... Chociaż nie, bo ten, z którym wcześniej walczyłem, to przecież ja go potraktowałem klątwą w mordę. Dobra, daj spokój. Czekaj, bo to jest... To jest pierwszy mój odcinek z samego rana. Ja potrzebuję wykonać rozgrzewkę gorylu i to od razu takim... gorylem wielkim. I czemu tylko 50 expo za ciebie jest? Skóra goryla srebrnogrzbietego. No dobra, kanapki. Kanapki do fula, jakbym sobie na mapkę zerknął. Popatrzmy. O, mogę wytrzymałość do 10 poziomu wziąć, a wezmę. Wezmę, a potem najwyżej będę wudu rozwijał, co mi tam. Dobra, to się zbliżam do tej świątyni złodziei w takim razie. To sobie porozwijam, to się może przydać. I to chyba by było na tyle. Tamten gość sobie poszedł. Zostawił mnie na pastwę goryla i sobie poszedł, ale w sumie to nieważne, i tak przecież będę musiał tam wrócić. Bo będę musiał wrócić na to całe łóżeczko, które mnie przeniesie z powrotem do świata żywych. No to wtedy z nim zagadam, może mi da ten swój najcenniejszy skarb, chociaż nie spodziewam się, żeby to było nie wiadomo co jak... Nie wiadomo jak cennego. Na kufer, zobaczmy.
Dobra. Dobra jest. Się trochę wprawy nabrało przez te wszystkie odcinki. Ciekawe w sumie, ile jeszcze odcinków do końca serii nam zostało. Pewnie niewiele. No ale zobaczymy. Zobaczymy teraz tutaj chyba z tego, co mi się wydaje, gdzie jest ta mapa, tak, idę do tej świątyni złodziejskiej. W sumie nie jestem pewien, czy powinienem tam iść, dlatego że... Może być, że jeszcze jeden jakiś... Czaka tam stoi w miejscu, gdzie byłem wcześniej i on będzie chciał z questem razem ze mną iść do tego miejsca. Ale to się najwyżej cofnę. Zobaczmy. No, tutaj się zmienia aura. Z żółtej na niebieską. Super ekstra. Dobra, kielicha z daleka widzę, spoko. Mógłbym przecież skanować to normalnie łapą złodziejską i już. Tu nic. Tutaj wcześniej wojownik wudu stał. A dzisiaj nikogo tu nie ma. Dobra, łapa złodziejska nic nie wykrywa, więc jest git. Eliksir. O ty patrz, co tutaj jest. O, a ja ciebie trochę szukam, zmieszany duchu. Jak ci się żyje w tym śmiesznym miejscu? Życie powróciło. Czujemy jego obecność. To chyba spoko. Mówisz do mnie? Tak. Nie. Ty żyjesz, lecz bez życia. Nic nie może ogrzać naszych starych kości. Trochę duże pauzy robisz między tym, co mówisz, wiesz? Może mózg ci się przegrzał. Słowa są niczym wobec naszego bólu. Nasze ciało zbyt daleko. Widzimy życie tam, gdzie nasze ciało. Palmy i piratów, ludzi, marakajów. Pirat, nie pirat, mówi, kłamie. Aha, to Garcia. Udawał kogoś innego. Fałszywy pirat! Twarz nie ukryje jego duszy. Dobra, kostuszkuj, przecież my się znamy, a w ogóle to strasznie męczący jest ten dialog. Dlaczego takie duże pauzy robisz przed tym, co mówisz? Przecież nie słyszę, żebyś brał oddech. Ty jesteś kostuch lub jego połowa? Martwa połowa. To zagmatwane. To nasze ciało. Tak. Kostuch. To nasze imię. Znasz mnie? Jego? Nas? Wiesz, że Garcia jest zdrajcą, ale własnego imienia nie znasz. Naszego! Kostuch! Nie zapominamy! Właśnie, coś mi się wydaje, że tutaj ma miejsce jakaś taka gra słów w wersji oryginalnej. Jak może być kostuch po angielsku? Bony? Bones? Czyli ciało, to by było flesh. I kostuch, czyli bones, czyli flesh and bones, czyli to te, tak, może być taka gra słów. Ciekawe. Kiedyś może sobie zagram w wersji angielskiej. Bardzo śmieszne. A jaka jest w ogóle oryginalna? Niemiecka czy angielska? Chyba angielska. Spotkałem cię. Tak jakby. Nie pamiętam. Spotkałem drugiego ciebie. Tego żywego. Nie jesteśmy martwi? Żyję przynajmniej cieleśnie. Naprawimy cię. Tak, tak. Nie martw się. Nie martw się. Naprawimy cię. Nie ufamy ci. Widzimy cię. Jesteś mordercą. Nie skrzywdzę cię. Pomogę. Twój koniec. Widzimy go! W mroku! Nie! Ty, sprytny i rezolutny duchu, a czy morderca jest zagrożeniem dla ducha? Nie żyjesz, mam to sprawdzić. Słuchaj, półmartwy, chcesz pomocy czy nie?
O, biały szal wskaże ci drogę. Biały szal wskaże drogę. Pamiętasz? Czekajcie. My widzimy. Pamiętam. Cudownie. Ścieżka. Tak czysta. Prowadzi do życia. Do mnie. Do domu. Długo to trwało. Mięso na mych kościach, powietrze w płucach, ja żyję! Zanim pójdziesz, chcę zapytać... Nie mam czasu! Ścieżka wzywa! Idź, bądź normalny, gdy tam dotrzesz. Dziękuję! Będę wiedział, nie zapomnę! He, i uciekł. I uciekł dupę. A co, ja niby chciałem go zapytać. Przecież on i tak nic mądrego nie miał do powiedzenia. Mam tylko nadzieję, że będzie jednak normalny. Jak już znajdzie się, zjednoczy ze sobą. A, Moonwalk? Dobra, Moonwalk chyba znaczy, że to jest jednak człowiek. A skoro to jest jednak człowiek, no czy tam duch w tym rodzaju, to chyba mnie nie zaatakuje. Co? Kimżeś jest? Akando? Moje modlitwy zostały wysłuchane. W końcu przybywasz. Do kogo się modlisz? Do swych przodków. Błagałem ich, by przysłali kogoś, kto mnie uwolni. I oto jesteś. To nie jest przypadek. To przeznaczenie. The fate of the cursed. Co z tobą? Mara przeklęła mnie. Nie umrę, dopóki ktoś nie ukradnie mi czegoś wartościowego. Czekasz, aż ktoś cię okradnie? Wiele lat temu podarowała mi potężny artefakt. Dłoń złodzieja. Ale zdradziłem ją. Wykorzystałem dłoń przeciwko niej. Więc przekleła mnie, używając do tego czegoś cennego, co należało do mnie. Ty, to ale dlaczego nie ma opcji? Przecież ja jestem doskonałym kieszonkowcem. Ja bym ci zaraz złotówkę wyciągnął tam z kieszonki. Co to było? Rzadki biały diament, zamknięty w skrzyni, w świątyni. Otwórz skrzynię, a kamień będzie twój. Chcesz, żebym cię okradł? To coś innego. Tylko tak uwolnię moją przeklętą duszę. No to kurde, masz fart. Poszukiwanie diamentów? Wchodzę. Czekałem już 1000 lat. Jeszcze parę chwil nie robi różnicy. Jak otworzyć skrzynię? No to ja się chyba domyślam. Trzeba wytryskiem szmer-szmer, nie? Jak otworzyć twoją skrzynię? Nie ma do niej klucza, ale jest na to sposób. Czarownica wudu może taki zrobić. Dobrze. Znam czarownicę wudu. Tym niemniej może nie będzie potrzeby jej o nic pytać. Co to jest skrzynia za 60? To dziecko małe przecież nożykiem plastikowym by ci otworzyło tę skrzynię. I popatrz w ogóle jeszcze, jak ona dużo ma tych oczek takich, co się przesuwają w jednym kierunku. Eliksir złodzieja za 30 już mi podnosi, nieźle. I biały diament. No widzisz, duchu? A teraz spływaj sobie tam, gdzie ci pasuje. Skrzynia jest otwarta. Twoja dusza jest wolna. Kiedyś przeklęty na wieki. Teraz po wieki wdzięczny. Zatrzymaj diament. Może ci się jeszcze przydać. Zerwano moje więzy. Światło na mnie czeka. Powodzenia, szlachetny nieznajomy. Powodzenia. Cenny nieznajomy. Ciekawe, czy Mara sobie zdaje sprawę z tego, że ja jej tutaj tak brużdżę. Ona skazała ich na karę, a ja se tu przychodzę jak do siebie i normalnie uwalniam tych całych... Jakby ich nawet nazwać, nie wiem. A to te zaświaty w takim razie, w których teraz jestem, takie pół zaświaty, pół nie wiadomo co, no to taki zakład penitencjarny trochę, oni tu siedzą jak w pierdelku. O, nefryt, skarb, pusto, czyli ten skarb znaczy, że co, mógłbym wykopać tak samo w tym, jak i w tamtym świecie? Trochę dziwnie to wygląda, ale możliwe, że tak właśnie by było. No i co, nic tutaj nie ma? Za tym winklem znalazłem czapkę błazna. Czy to znaczy, że tu jest druga? No nie, jest statuetka.
No nie jest to taka sama cena. Ale zawsze tam parę złotych będzie. O, jest kufer jakiś, dobra. Nie wszystko stracone. Też na 60. To tutaj co, drugi diament? Ale ten kufer już jest nieco bardziej złośliwym kufrem. Dobra, chyba widzę, co jest grane. Tu jedno ten, potem tutaj raz do przodu, do tyłu i na full. Tak jest. Przeklęta laleczka, pierścień z rubinem. No nie, to są takie skarby pośrednie. Pośrednie właściwie. Dobra, trochę się potłukłem. Ale nie ma tego złego. No dobra, czyli co, mam zrobionego zadania... Mam zrobione zadanie dla łowcy i tego nie krokodyla, tylko goryla. Tylko trzeba jeszcze się do niego zgłosić, powiedzieć mu, że no tam zabity. I on ma mi dać jakiś cenny przedmiot. Zrobiłem zadanie dla złodzieja, no to ten diament już mam cenny, podejrzewam, że to o to chodzi. Jeszcze muszę zrobić zadanie dla... Nie wiem, wojownika chyba, nie? Mapę. A mógłbym się nawet przenieść, przecież to jest ta arena, no właśnie. A mam pomysł. A jakbym tędy poszedł? A nie, dobra, dobra, kumam, przecież tam będzie czekał na mnie cały ten Tao. On zresztą nawet o tym mówił, że będzie czekał przy bramie w tym świecie. Czyli to chyba by było właśnie tam. Co my tutaj mamy? Też moonwalk? Co jest z wami, że wy takie normalnie spacery w miejscu sobie urządzacie dookoła? Lichtarz, wino, samorodek, nefryt. Ciekawe, po co im były takie koryta w domu. Może tam, może to nie dom, tylko chlew na przykład. I tu świnia mieszkała. Talerzyk, czaszka. Czaszka to średnio raczej. Ale czaszkokwiat to może bardziej. Sakiewka, 50 zł. Znowu kufer za 60. Czyli tutaj co, ten złodziej wszystkie te kufry sam pozamykał. Dobra, nie ma lekko, dobra. Widzę. To chyba będą tak. Będzie te 3. Nie, będzie tych 2. Potem te, dobra, tych 2. Gdyby tylko patrz wolniej jechał. O, potem tych 3. Co? Nie. O, no. No tak chciałem zrobić. Dlaczego to się wcześniej nie udało? Dziwne. Schemat kościanego naszyjnika. Kult śmierci. To już za późno na to. No w ogóle jeszcze nie zapisywaliśmy gry dzisiaj. Nowy zapis. I nawet sama się nie zapisała, ale by było 20 minut by było straty, jakby coś nie tak poszło. Ty, żywi tu nie przetrwają. Znalazłeś się na arenie wojowników. Musisz walczyć. Martwi też nie, bo ich właśnie odsyłam do tego, do diabła chyba, ja wiem. Co takiego zrobiłem? Przyszedłeś tu, a mamy zasady. Póki nie znajdę równego sobie w walce, nie zaznam spoczynku. Jesteś tutaj. Może przeznaczenie cię przysłało? Wyzywam cię. Nikt mnie nie pokonał, ani kiedy żyłem, ani kiedy umarłem. Tak? To co tu robisz, cwaniaczku? W porządku, nie wyglądasz na twardziela. No właśnie, nie bardzo. W porządku, nie wyglądasz na twardziela. Masz jaja, ale zaraz ci je urwę. Oj, czekaj, ja mam... Dobra, momencik, zaraz. Masz tutaj skopa, masz tutaj nożem. O. No gdzie ty? Tam jest arena. Czego wychodzisz z areny? Ty kusku! Patrz jak skopa w brzuch i w łeb i... No właśnie, już nie będę mówił w co. Wstawaj! Możesz spadać. Ty pokonałeś mnie? Zawsze się dziwią. Tyle lat i wreszcie jestem wolny. Potężny wojowniku. To moja włócznia. Już jej nie potrzebuję. Weź ją. Niech pomoże ci w zadaniu. Włócznia wojownika. Właśnie chyba nawet to jest mi potrzebne. Dzięki. Zostałeś przeklęty? Dlaczego? Nie skończyłem tego, co zacząłem. Co to znaczy? Była nas czwórka. Mieliśmy zabić bestię. Chodzi ci o Marę? Tak,
bestię z morza. Raniłem ją swoim sztyletem, ale to nic nie dało. Ponieśliśmy porażkę. Nie udało mi się. Teraz noszę na sobie jej klątwę. No to co ten? Czy mógł ją zabić twój sztylet? Ja ten sztylet mam. Czy mógł ją zabić twój sztylet? Nie tylko. Każdy z nas miał broń. Śmiertelny artefakt tytanów. Dawno temu byłem czaką świątyni ziemi. Najsilniejszym z tonków. Mara mnie lubiła i dała mi swój nóż ofiarny. Ale zdradziliśmy ją. Byliśmy jednak słabi. Pozwoliliśmy jej żyć, choć mogliśmy ją zniszczyć. Podzielam ten pogląd. Teraz wreszcie odnajdę spokój. Żegnaj, Tonka. Jak niby mogliście ją zniszczyć, jak przed chwilą ta wiedźma powiedziała, że właśnie nie mogliście jej zniszczyć, boście nie potrafili. Wasze zeznania się nie kleją. Wy się w ogóle dogadaliście między sobą, czy to tak raczej było demokratycznie, czyli wszyscy robili to, na co się zgodzili, ale nikomu właściwie nie sprawiało to przyjemności i nikt do końca się z tym nie zgadzał. Mogło tak być. Dobra, z tobą mam do pogadania. Zabiłem ci goryla, czyli też prawdopodobnie możesz się już rozpłynąć w powietrzu i niedługo te zaświaty będą puściuśkie. Nie bój się, teraz nie wróci. Czy po 1000 lat moja kara dobiegła końca? Gdyby nie ty, utkwiłbym tu na zawsze. Cieszę się, że mogłem pomóc. Weź w nagrodę tę czaszkę. Zasłużyłeś na nią. Czuję, że mój czas w końcu nadszedł. Powodzenia w podróży, żyjący człowieku. Moja podróż wreszcie dobiegła końca. No i Buenos Aires, weź tam pozdrów, kogo chcesz. I teraz z tobą mam ostatni biznes, o. Mam potrzebne materiały i kapelusz zmarłego. Dobra robota. Zobaczmy. Potrzebuję paru włókien z kapelusza. Udało się. Berło czaszki jest kompletne. Muszę teraz tylko połączyć ducha zmarłego z berłem. Masz, weź, zanieś to Tao. Będzie wiedział, co zrobić. W końcu ze mnie też zdjęto klątwę. Zrób to, co nam się nie udało. Zabij Marę i ocal nasz świat. Mój czas dobiegł końca. Jestem ostatnią, która wyznaczy ci zadanie. Twoja podróż nie będzie łatwa, ale wyczuwam, że potrafisz dokonać tego, czego myśmy nie umieli. Powodzenia, żyjący człowieku. Będziesz w moich myślach. Ach, dziękuję bardzo. No i wyczerpały wam się zaświaty. Idź do Tao, on będzie wiedział, co robić. No dobra, to ja idę. Czy ja naprawdę jestem w stanie zrobić to, czego oni nie byli w stanie, czyli zabić te Mary? Ja nawet właściwie nie do końca wiem, co mam robić w tej kwestii. Mam 4 artefakty i wszyscy mnie zapewniają, że to, słuchaj, to wystarczy, żeby ją pokonać, ale nikt właściwie nie mówi mi, w jaki sposób miałbym to zrobić. A pamiętajmy, że 1000 lat temu to było 4 tych tonków, co ją atakowali, każdy miał 1 artefakt. No a ja, bądź co bądź, jestem sam i wszystkie artefakty mam, ale dobra, to w jedną rękę wezmę berło złodziejskie, w drugą rękę wezmę włócznie tytana, czy jak ona tam się nazywa. W zęby mogę wziąć sztylet, amulet na szyję. I może to jest właśnie klucz do sukcesu. Dawaj miskę i wino. Patrzcie, patrzcie właśnie, jak działa bogactwo. Bogactwo, część pierwsza! Nic nie potrzebuję, wszystkiego mam aż nadto. I do niczego nie jest mi to potrzebne, a i tak wszystko zabieram i rozkradam. To jest to. O, no cześć. O. Mam berło czaszki. Zdjąłeś klątwę z dusz, które ci pomogły. Spełniłeś mą prośbę. W nagrodę odpłacę ci się tym samym. Tiwaz! Tiwaz, Lokomoto!
Shubunimbu Alkara! Stalowobrody! Ugotuj moje jaja w oleju z wielorybem. Wyglądasz, jakbyś nigdy nie widział statku. Mara, przeklinam tę morską dziwkę. Stalowobrody? Powinienem wyrwać jej czarne serce, gdy miałem ku temu okazję. Daj mi swą szablę, młodzieńcze, a zrobię to teraz. O kurde, ale wejście smoka. Normalnie Stalowobrody został pochowany w zaświatach, w sensie przeniósł się do tych zaświatów razem z okrętem. To tak jak Jack Sparrow w Luku Davy'ego Jonesa. No, kopela dziadu, przecież ty masz szablę. No to możesz czynić powinność, a poza tym kiedy ty niby miałeś okazję, żeby wyrwać Marze serce? Mary tu nie ma, spóźniłeś się. Odeszła! Mogłem się spodziewać. Tak! Schowaj się w dziurze, suko! I tak! Spotkamy się w dniu sądu! No i co, będziecie się bić wtedy? Wiesz, że umarłeś, bitwa skończona, kapitanie. Mara wygrała, nie pamiętasz nic? Nie pamiętasz, co się stało? O, czy pamiętam? Oczywiście, że tak. Było... potem... Może za dużo rumu, z wiekiem tracę pamięć. Ale ciebie pamiętam. To ty przyprowadziłeś moją Patty do domu. To ja. I... Ścigaliśmy razem wronę na wybrzeżu Ostrzy. Wronę! To łajdak. Co robi na wybrzeżu Ostrzy? Musicie na niego uważać. To niezły gagatek. No, ten już nic nie robi, nie żyje. Ale wiesz, że umarłeś, prawda? Umarłem? Umarłem? Pokażę ci umieranie. Nawet jeśli umarłem, jestem na tyle żywy, żeby skopać ci tyłek. Umarłeś, ale wróciłeś jako duch. Wybacz, ale umarłeś i wróciłeś jako duch. Umarłem? Legendarny kapitan Stalowobrody? Tak, pamiętam. To przez nią, przez tę diablicę Marę! Wyłaś, ty plugawy potworze, i stań do walki! Ej, bitwa skończona, kapitanie, Mara wygrała. No właśnie nie wygrała, dlaczego cały czas muszę cisnąć ten dialog? Bitwa skończona, stary. Wygrała. Nigdy! Stalowobrody nie umarłby bez walki! Walczyłeś, ale przegrałeś. Tak! Tak! Pamiętam to! Przykro mi. Nie tak jak mi! Więc pamiętasz? Tak! I nie mam już nic do stracenia. Daj mi swą szablę, chłopcze, a zakończę to teraz! Już to mówiłeś. Tak? Zapamiętam. Coś się tu nie zgadza. Dziwnie się czuję. Co ze mną nie tak? Chciałbym móc powiedzieć to inaczej, ale nie żyjesz. Ha! Tyle razy mówili, że nie żyję, a ja dalej tu jestem! Mam wszystkie 4 artefakty tytanów. No tak, to prawda, mogę się pochwalić. Co mi tam? Mam wszystkie 4 artefakty tytanów. Naprawdę?
To świetnie, chłopcze, świetnie! Nie było łatwo. Uważaj na nie! Są niebezpieczne! Najlepiej odnieś je do świątyni wody. Dobry pomysł. Dlaczego sam o tym nie pomyślałem? Nauczysz się jeszcze, nauczysz! Gdzie jest świątynia wody? Świątynia wody! Duch z problemami z pamięcią. Świetnie! A tak! Świątynia wody! To straszne miejsce! Trzymaj się od niego z daleka! Ale przecież przed chwilą mówiłeś, żeby tam iść. Arr, dobrze. Ale mógłbyś mi zdradzić, gdzie ona jest? Jaka ona? Świątynia wody. Ale ostrzegam, to nie będzie proste. Pływaliśmy między Antigłą a Kalderą przez wiele dni. W końcu znaleźliśmy ją na środku mórz południowych, gdzieś na wysokości przylądka sztormów. To wszystko? I to właśnie, to wielki sekret. He! To wszystko? To jest ten wielki sekret? Po prostu płynąć wzdłuż szerokości, na której leży Antigua? A, oczywiście! Możesz spróbować od strony Takarigui! W końcu byłeś piratem. Nie ma czasu do stracenia. Znajdźmy świątynię wody. A, czy ja już ci mówiłem o pewnej demonicy, która uwiła tam sobie gniazdko? Przypomnij mi. Nazywa się Mara. To ona zabiła starego stalowobrodego. Powstrzymam Marę. No oczywiście, że tak. Nie bój się. Powstrzymam Marę. Tak, najwyższa pora, by ktoś dał tej wiedźmie nauczkę. Uważaj, chłopcze. Chyba nie chcesz skończyć jak stalowobrody, co? Postaram się tego uniknąć. Bycie martwym nie jest zbyt zabawne. Co to, to nie? Wyobrażam sobie. Powodzenia, chłopcze. Spotkamy się znowu po tamtej stronie. Cóż, nadszedł czas. Muszę się pożegnać. Powodzenia, chłopcze. Opiekuj się moją córką. A dlaczego mam się nią opiekować? Przecież ona jest złośliwa dla mnie i wredna. Ty Tao, widziałeś, co się stało? Przypłynął normalnie na całym duchowym okręcie. Znalazłeś odpowiedzi, których szukałeś? Nie wiem. Potrzebuję więcej czasu z nim. Może jest na to sposób. Indianie wyjawili ci swe sekrety. Jest w tobie magia wudu. Czuję to. Shaganumbi nauczyli mnie kilku rzeczy. Nie doceniasz siebie. Masz tyle siły, by samemu użyć berła. Uważasz, że mogę wezwać ducha stalowobrodego zza światów, nawet kiedy jestem poza? Dokładnie tak. Ty kurde, naprawdę? A mogę takie berło wziąć? Dasz mi berło czaszki? Tak. Weź je, wykorzystuj mądrze. Twój przyjaciel jest związany z berłem. Pojawi się, gdy tylko go użyjesz. Niech jego moc spłynie na ciebie i na nie. Nie wiem, co niby z tego wynika. Ale dobra, czy jeszcze miałeś coś do powiedzenia? Aha, czy możesz mnie nauczyć wudu? Czy możesz nauczyć mnie wudu? Co chcesz wiedzieć? Nie wiem, mistrz wudu, czarna magia, rytuały, kulty śmierci. No nie, chyba na razie nic. Pokaż mi to całą... to berło, gdzie ono może być? Przedmioty. Wszystkie. Berło władzy, berło strachu, berło czaszki. Biegłość, czarna magia. No poka. Jakby to... o. Przytrzymaj i weź na cel. Nadal za gorące. Co? Aha, bo ono się jeszcze... nie... rozumiem, jest jakiś cooldown dziwny. No nic, dobra, w takim razie spróbujemy to, jak trochę ostygnie nam to berło. Jak rozdzielona dusza, to mamy do zrobienia, więc właściwie... jak teraz wracamy? Możesz mnie nauczyć wudu. No nie, mojego okrętu tutaj nie ma.
to chyba w takim... Aha, dobra, wiem, muszę się przecież z powrotem ułożyć tam na łóżeczku. I jak się przyfarci, to wtedy będę mógł sobie wrócić przez to łóżeczko do świata właściwego. A jak nie, to zostanę tu jako trup na zawsze. No nie, wróć do świata żywych, no i spoko. To możemy zrobić. I właściwie chyba jesteśmy gotowi do szturmu na siedzibę Mary. Mamy jeszcze tylko tą wyspę skarbów do obgadania, do obadania właściwie. No i to sobie możemy teraz zrobić. Przesłuchamy Harlocka, zdobędziemy namiary, popłyniemy tam. Myślę, że to będzie dobra treść na odcinek następny. A tutaj jeszcze przejdę, może ten Tao ma co innego do powiedzenia w tym świecie. Nie, to samo. No nic, to w takim razie tutaj powrót na statek, tak. O, i zagadajmy sobie z Kostuchem, powiemy mu, że on chyba już jest zdrowy, a on na złość będzie dalej wariatem. Kapitanie, w porządku? Nie, nic nie jest w porządku. Coś mnie woła, coś złego, pokazują mi śmierć. I czuję się tak... dobrze! Super! Będzie super! Postaraj się. Nie mogę! To mnie zjada! Opieram się, ale... To jest silniejsze. Pomóż Kostuchowi! Znajdź w zaświatach moją drugą połowę! Przykro mi, ale musisz z tym zaczekać. Spróbuję. No przecież... Przecież właśnie chyba o tym gadaliśmy, że znalazłem ją, czy nie? Aha. Spotkałem cię, gdy byłem w zaświatach. Byłeś w zaświatach i żyłeś? To długa historia. Był tam duch, który wyglądał jak ty. Wiem! Pamiętam! Czyli jesteś normalny już? Pół lekarza dostaje pół przydziału, rozumiesz? Ale jajca, dobra, no. Pół lekarza dostaje pół przydziału, rozumiesz? Czyli Kostuch może wyleczyć tylko połowę twoich ran? Co ty możesz o tym wiedzieć? Nie jesteś przecież pół zombie. Nie umarłeś całkowicie, tylko w połowie. I to ma mnie pocieszyć? To możesz zaśpiewać piosenkę na ten temat. Powiedziałem twojemu duchowi o białym szalu. Rozmawialiście? Nekromanta. Ja... On... Co zrobiliśmy? Tak jak mówiłeś. Znalazł wyjście z zaświatów. To oznacza... Że ty i twój szalony bliźniak znów jesteście razem. Gratulacje. Tak. Masz rację. Czuję go w kościach. Chwalcie potężnego Kagunga! Jestem wolny! Co? Chwalcie co? Na pewno znasz wielkiego Kagunga! Mrocznego czyhacza? Pana tysiąca jaskiń? On czeka! Czeka w ciemnościach i... Nie chcę tego słuchać. Już historia o Gyrgerze była zła. Jak chcesz. Nie, ale wciąż ma u ciebie dług. Pomogłeś mi. Będę tu, dopóki nie znajdziesz tego, czego szukasz. Dzięki. Chyba jeden szalony doktor jest lepszy niż nic. Mroczny czyhacz czyhający w ciemnościach, to ja znam, słuchaj, ja byłem w ten, grałem w Dark Souls 2, ja się z nim biłem, rozumiesz? On to jest fajny gość, ja bardzo, bardzo go lubię. Nauczysz mnie czegoś pożytecznego? Tak, samo uzdrawianie, to jestem ciekawy, co to daje. Się samo uzdrawiania. Nie, nigdy, to niemożliwe. Nijak? Oczywiście, że jest sposób. Ten korzeń ma moc leczenia. Weź go. Rozumiem. W czym haczyk? Niektórzy oszaleli, gdy go spróbowali. Ale nie Kostuch. Mnie smakuje. Jest ostry. Pocieszające. Czyli co, dał mi chrzan, tak?
dał mi chrzan i dzięki temu, że mam ten chrzan, to jestem nieśmiertelny teraz. Coś chciałem tu zobaczyć. Nie, chciałem zobaczyć zdolności, właśnie, broń biała. Jaką zdolność tutaj mi jeszcze zostało do wykupienia? Żadną. Broń palna, no to broń palna, to... Nie, tutaj nie widzę nic ciekawego. Wytrzymałość, natomiast gorzelnik jedynie mi został. Nie wiem, dlaczego gorzelnik akurat z wytrzymałości jest, no ale w sumie powiedzmy. Co mamy tutaj? Treser małp. To już przecież umiem. No nieważne, treser papuk to nie chce, stary oszust to jest nic nie warte, złodziejstwo 3 też nie. Natomiast to wudu to... No to też na razie nie mam co za bardzo z tym robić. Aha, spróbujmy sobie teraz właśnie tutaj. O. I co to da? Kto wyjdzie? Ty wyszedł faktycznie. Dobrze znów być wśród żywych. Wiesz, że mogę przywołać cię i odesłać, kiedy tylko zechcę? Odesłać? O czym ty mówisz? Odeślij Gregoriusa Emanuela Stalowobrodego, postrach 7 mórz! Nieważne. Wyjaśnię ci to innym razem. Nie, no czekaj, jakieś pomysły nie potrzebujecie teraz, czekaj tu, odeślij Stalowobrodego. Nie, no ty jesteś śmieszny, Stalowobrody. Jafar też jest dosyć śmieszny. Ale patrz, Patty, popatrz, patrz, to jest ze mną. Idziesz? Chodź, grubasie. Patrz tutaj. Długo kazałeś na siebie czekać. Co to jest? Zaraz. Patty! Moja Patty! Ojcze, to naprawdę ty? Nawet po śmierci pojawiasz się i zachowujesz, jakbyś nie zrobił nic złego. Najpierw mnie porzuciłeś, potem dałeś się zabić, a teraz jesteś... No właśnie, czym ty do cholery jesteś? Przykro mi. Przepraszam cię, Patty. Czuję się dziwnie. Jak widzisz, udało mi się. To się jeszcze okaże. Jeśli o to chodzi, mogę go teraz przyzwać. Powiem więcej, muszę. Chcesz powiedzieć, że bierzemy go ze sobą? Tak. Może to byłoby dobre dla ciebie. I dla niego. Dla jego pamięci. Jeśli go przywołasz, ja... Moja Patty i ten miły chłopak. Gdzie jestem, córeczko? Lepiej, żeby coś pamiętał. Bo możesz do niego dołączyć. Nie, no co ty gadasz? Duch z amnezją to jest super sprawa. Teraz wiem, gdzie jest Świątynia Wody. W bezpiecznym miejscu, na spokojnym morzu? Musimy płynąć wzdłuż równoleżnika przylądka sztormów. Powinna być w centrum Wysp Południowych. Powiedz wszystkim, że czeka nas ciężka podróż. Męczy mnie czekanie. Czuję zbliżającą się walkę. Ja też. Płyńmy szybko i wytrwale. Niedługo będziemy na nią gotowi. Cel podróży Świątynia Wody dostępny. Okej. Okay. Jeszcze tam nie płynę. Jeszcze przecież muszę przesłuchać tego całego Harlaka, który chyba więźniem moim jest pod pokładem, chociaż figuruje niby jako załogant, bo mamy cały czas biznes z nim. O! Mam brakujące strony z dziennika Stalowobrodego. O! Wracamy do gry. Mam jednak tylko 3 wskazówki. Ciągle brakuje jednej strony. Nie ma 4 wskazówki. Przynajmniej ja o takiej nie słyszałem. Naprawdę? Co się stało z dziennikiem? Masz problemy z pamięcią? Mówiłem już, że go zgubiłem. Ale pamiętam wystarczająco dużo. Na przykład drogę na Wyspę Skarbów. Pokażę ci drogę i porozmawiamy o wskazówkach. Kiedy dojdziemy na miejsce, uwolnisz mnie. Zgoda. Dlaczego zgoda? Dlaczego zgoda? Słyszałeś to? Dobra, odeślij Stalowobrodego. O, i tak by to miało wyglądać. Okej. Okay. No to od czasu do czasu mógłbym sobie go rzeczywiście zawołać, tym bardziej, jeżeli on nadaje się do wołania tak jakby poza kolejką, dodatkowo, jako trzeci na górkę. Patty, pora wytyczyć nowy kurs. Pora wytyczyć nowy kurs. Tak jest, kapitanie. No i zobaczmy, jak to wygląda. To jest Świątynia Wody. No i jest Wyspa Skarbów rzeczywiście na samym rogu tutaj, o. No to jedziemy tu. Długi John Silver. Dlaczego ja jestem długi John Silver? Aha. Ustaw kurs na Wyspę Skarbów. Czytaliście Wyspę Skarbów? Ja chyba nie czytałem. A może powinienem? Był tam długi John Silver? To może to jest jakiś taki easter egg, taki wink wink.
Znowu burza. Dziękuję bardzo za tę burzę. Zrobię sobie zapis, bo coś nie było ani jednego autozapisu w tym odcinku. Dziwne rzeczy. W końcu odzyskam to, co należy do mnie. Mam nadzieję, że się nie mylisz. Jeżeli skarb nadal tam jest, odnajdę go. Co zrobisz ze złotem? Kupisz dla siebie statek? Wyspę? Przepijesz je? Jak chcesz. Możesz je zatrzymać. Nie zależy mi na złocie. To ma związek z moją matką. Była pani Stalowobroda? O! Więc była pani Stalowobroda? Oczywiście. Moja matka. Nigdy jej tak naprawdę nie znałam. Ojciec mówił, że tylko ona potrafiła go okiełznać. Musiała być wyjątkowa. Czy twoją matką była gorzała? Chodź ze mną. Świetnie. Na to wygląda. Wszystkie kropki łączą się w ten schemat, że matką Patty była gorzała. Dobra, Chani już nic więcej mądrego nie wie. Jafar też nie. A może ten Eldrick ma coś do powiedzenia? Czy ja mogę w ogóle korzystać z jego pomocy? Ale tak jest. Nie, on po prostu tutaj stoi. Nie może ze mną pójść, ani nic innego nie może zrobić. Kostuch może za to. Zróbmy sobie może tu najpierw dziennik. Podróż na Wyspę Skarbów. Harlock zna drogę. No dobra, czyli jednak Harlock. Kuchasz już nic więcej mi nie mówi. Natomiast ty... Widzisz? Dotrzymałem słowa. Wyrównaliśmy rachunki. I kto mówił, że cuda się nie zdarzają? Nie obchodzi mnie, co o mnie myślisz. Idź i szukaj swojego skarbu. Ty, pirat? Srałem rzeczami, które miały w sobie więcej z pirata niż ty, chłopcze. To on tylko tyle ma do powiedzenia. No to dziękuję ci za te garści bezcennych informacji. Kostuch, weź go pilnuj. Jafar, ty też. No a my co, schodzimy na ląd, nie? Ostrożnie. Tam mogą być pułapki. Musimy znaleźć drogę na środek wyspy. Mój ojciec znał drogę. Pewnie jest w jego dzienniku. Jest nadzieja. Ty się nie bój, ta wyspa jest względnie nieduża, raczej mam mapę tej wyspy. No nie, więc trzeba najpierw zdobyć mapę wyspy, a potem myślę, że... No dobra, najpierw zabijemy se kraba. A potem myślę, że po prostu zrobimy tak, że zbadamy całą tę wyspę od deski do deski i niech jakiś skarb spróbuje tylko się tutaj ukryć. To nie będę miły. Muszla, muszla. Czy to jest... Nie, to jest piaskowy diabeł, a wyglądał jak małpa. Daj pan spokój. O! No i spoko. No i dziękuję bardzo. Tu jeszcze jeden. No dobra, w sumie zanim zaczniemy na poważnie tutaj się rozglądać, to chyba zakończymy sobie ten odcinek. Będzie on taki skoncentrowany na tym, co działo się w zaświatach. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam już wkrótce na kolejną odsłonę z cyklu Risen 2 Mroczne Wody na kanale Popykane, na odcinek, w którym to właśnie zajmiemy się badaniem Wyspy Skarbów. Zapraszam do zostawiania komentarzy i innych aktywności okołokanałowych. Cześć i do zobaczenia!